Witam na kolejnym nagraniu. Wcześniej zapowiadane Volvo V40, oczywiście silnik D4. I tutaj udało mi się w tym egzemplarzu połączyć wszystkie pożądane cechy tego modelu, których nie udało się uzyskać jednocześnie przy poprzednich egzemplarzach, które miałem. Najważniejszą kwestią z tego wszystkiego jest to, że samochód jest sprzedawany na fakturę VAT 23%, czyli firmy czy też kontrahenci z zagranicy mogą sobie odliczyć 23% VAT-u, składkę zdrowotną, również podatek dochodowy. Suma summarum około 10 tysięcy taniej ten samochód wyjdzie. Dodatkowo mamy tutaj najbogatszą wersję wyposażenia Sumum w pakiecie dodatkowym Ocean Race. Samochód pochodzi od pierwszego właściciela, który miał zarejestrowane auto na działalność gospodarczą, co możecie sobie sprawdzić po tablicach. No i tutaj ta kwestia najważniejsza, bo bardzo trudno jest dostać Volvo V40 z reflektorami ksenonowymi. Dodatkowo, jak to w wersji Sumum, elektrycznie ustawione fotele z pamięcią, panorama, kamera cofania. Także pokrótce tyle o tym aucie. Pojazd jest bezkolizyjny na całej powierzchni, fabryczna powłoka lakiernicza, świeże hamulce zarówno z przodu, jak i z tyłu. Na przedniej osi mamy opony Michelin Cross Climat z roku 2020, z tyłu te same opony, 2 lata starsze, czyli z roku 2018. Pojazd aktualnie posiada jedną Szkodę, taką parkingowo-krawężnikową. Jest wgnieciony prawy tylny błotnik. W miejscu, gdzie idzie ta listwa progowa, jest tam też przetarcie. Tak to wygląda. Ja mówię, nie mam zamiaru tego robić, ponieważ pojazd jest cały w oryginalnym lakierze. W tym miejscu jest wgniecione, jest to też przetarte. Ta listwa się wypiła, ponieważ tu jest wygięte i jest delikatne tutaj wgniecenie na drzwiach. Jeżeli ktoś będzie zainteresowany, koszt naprawy tego jest to około 500 zł. Jak już widzieliście, mamy dobrego fachowca, który jest w stanie to w bardzo dobry sposób naprawić. Ja mówię, nie chcę tego robić później, nie chcę się tłumaczyć. Ludzie sobie różne teorie do takich drobnych zarysowań, wgnieceń po prostu wymyślają. Zapomniałem dodać, że pakiet Ocean Race, wersja Sumum, ale jeszcze lakier Ocean Blue, czyli ten zarezerwowany konkretnie dla pakietu Ocean Race. Dobra, przechodzimy do pomiaru powłoki lakierniczej. Pomiar powłoki lakierniczej. Lewa strona w oryginale. Reasumując, cały pojazd jest w oryginalnym lakierze, bezkolizyjny. Jedynie posiada tą Szkodę parkingowo-krawężnikową, którą pokazałem. I tak jak mówiłem, możemy to zrobić po rezerwacji auta. Wnętrze, tak jak powiedziałem, wersja wyposażenia Sumum, elektrycznie ustawiane fotele z pamięcią, podgrzewane. Dach panoramiczny. Wnętrze, co widać, utrzymane w idealnym stanie. Kamera cofania również jest. No i pokażę jeszcze książkę serwisową. Zaczniemy może od przeglądu technicznego.
26 listopada 2021, godzina 15.20, przebieg 247 tysięcy km. Ważny do 22 grudnia tego roku, czyli mamy tak naprawdę 3-4 miesiące i 5 tysięcy km auto po przeglądzie technicznym. I teraz historia serwisowa. Od początku do końca, tak jak powiedziałem, pojazd serwisowany w autoryzowanym serwisie Volvo. I ostatni serwis Volvo, który był wykonany w lutym ubiegłego roku przy przebiegu 231 tysięcy km, obejmował wymianę rozrządu i pompy wody. Jest to też zaznaczone pod maską. Także na ten moment mamy auto do podstawowego serwisu olejowego. Zajrzymy jeszcze na koniec pod maskę. Tak jak powiedziałem, auto jest już po wymianie rozrządu w ubiegłym roku przy przebiegu 231 tysięcy km, 5 tysięcy po przeglądzie technicznym w holenderskim, i do tego wszystkiego został nam taki pakiet mały, startowy w postaci serwisu olejowo-filtrowego. No, trzeba zrobić po prostu pakiet startowy, wymienić olej i filtry. Także bardzo mało. Podsumowując, bardzo ciekawy egzemplarz po pierwszym właścicielu w oryginalnym lakierze, pełny serwis ASO Volvo po przeglądzie technicznym z fakturą VAT 23%. Samochód bardzo bogato wyposażony, bardzo poszukiwany w tym modelu Xenon. No mówię, cała tutaj ta reszta w postaci tych dodatków typu panorama, te wszystkie inne rzeczy, elektrycznie ustawiane fotele z pamięcią i tak dalej, no to jest tylko uzupełnienie. Kurczę, dopiero wyjechałem z Mieni już 10 minut temu, jeszcze nie wyschło. Się trochę leje z tego samochodu. Wszędzie woda. Jeżeli kogoś ten pojazd zainteresował, zapraszam do kontaktu telefonicznego.